Cześć wam wszystkim, z tej strony ja Emssy, a oto przed wami kolejny, już piąty, jeżeli pamiętam dobrze, odcinek z Serious Sam Drugie Starcie wersji klasycznej. Czemu w Cytadeli jesteśmy nagle, z trzeciego poziomu? Był stream, panie i panowie, tutaj macie zapis, zobaczcie sobie. Graliśmy trochę, jak widzicie, zostały nam 3 poziomy Cytadela, The Land of the Damned i została nam wielka katedra. Także postanowiłem te 3 poziomy ostatnio, bo te 3 poziomy ja zawsze uważałem, że są bardzo specjalne i praktycznie najlepsze, jeśli chodzi o Serious Sama Drugie Starcie, więc pokonaliśmy na live'ie Kukulkana. Jak on się kuźwa nazywa? Zaraz to muszę zobaczyć. Pokonaliśmy oczywiście live'ę. Tak, Kukulkan, Bóg Wiatru. I pokonaliśmy live'ę w wieży Babel. Także panie i panowie, zostawcie lajka, jeżeli lubicie serię. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, lecimy panie i panowie z kolejnym poziomem. Tu mam pancerza sam stać przy tym krzyżu. I ja ten poziom lubię, ten poziom dla mnie był zawsze creepy, jak byłem mały. Też mam bardzo fajny soundtrack, czyli właśnie creepy. I to jest chyba ostatni reset, który będziemy mieli w grze. Przepraszam, że jeżeli poprawiam moje włosy, tylko się denerwuję, ale moje włosy nie chcą się mnie słuchać, ale to chyba będzie standard. Wiecie co, pierdolę się na łyso i będzie spokój, będę miał spokój ze wszystkim. Często wyciszyłem... Nie, wyciszyłem sobie grę, bo po prostu muzyka się skończyła. Never mind. Możemy kontynuować. Nie pamiętam sekretu, nie pamiętam co się w ogóle dzieje, ale wiem, że to jest jeden z moich ulubionych poziomów z Serious Sama Drugiego Starcia. Jak te gry bardzo nie lubię, jak te gry, tą grę... Na tą grę... O. A ma lumberjacka nam, okej. To się chyba w pierwszym odcinku tej serii. Tak bardzo te gry nie lubię, tak są poziomy, które po prostu uwielbiam, zdecydowanie. I jeden oczywiście z tych poziomów jest wielka katedra, którą ubóstwiam przez muzykę, przez to, co się w ogóle w tym poziomie dzieje, jak on wygląda, co trzeba tam przejść, jak to wszystko wygląda. Tak jak mówiłem już po raz drugi, to mówię. Ja widzę bossa, boss jest beznadziejny. Jak bardzo możecie lubić Mordekaja, tak boss jest beznadziejny, no szczerze, tak całkowicie szczerze. Są drzwi, które można zepsuć chyba jakąś bombą czy... O! A tu jest zepsułem właśnie, tu jest shotgun, oh damn! Czyli dwójka. Oh damn! Z tego skrzypienia szukać. Znaleźliśmy dużo sekretów. Zanim zaczęliście na mnie krzyczeć, to udało mi się znaleźć ten sekret, o którym była mowa. Czyli teleportowałem się... Tak, było to drzewo, tam gdzie były te buty, tam gdzie minigana zdobywaliśmy, na tym poziomie, to był 3. poziom, z tego co dobrze pamiętam. Teleportowałem się na ten dziwny dziedziniec i było ogromne cleary, ogromne marshhoppery i tam udało mi się nawet zablokować biomechanoidy w wodzie, co było śmieszne, śmiesznie to wyglądało. I to mi się udało zrobić, także kontynuujemy już teraz tak properly przez poziom. Ja sobie będę zapisywał co chwila, żeby się nie wywalić. Nareszcie jakieś mroczne lochy. Nie są tylko mroczne lochy, to są medieval lochy. Jeżeli nie widzieliście na live'ie, jeżeli nie obejrzeliście tego zapisu z przeglądania tego odcinka, tak wam powiedziałem, żeby ten zapis obejrzeć, to zmieniłem sobie poziom trudności na normalny. Przeszedłem grę od nowa i zmieniłem wszystko na poziom normalny, ponieważ uznałem, że naprawdę sobie zajebiście tyle razy na tym poziomie trudny, więc postanowiłem, że po prostu chcę tą grę skończyć, chcę tą grę nagrać, nie chcę się męczyć, chcę sama być fan. Także mam nadzieję, że wybaczcie, że tego challenge'u jest z trudnym poziomem trudności nie ukończę, nie dam rady niestety psychicznie, także musicie mi po prostu wybaczyć. Te skoczki się kiedyś skończą, mówię, cel właśnie zabić mnie, ale wam to nie wychodzi absolutnie. Więc cóż mam poradzić, jak wam to po prostu nie wychodzi. Bo z tego nie dostaję obrażeń, tylko mnie miota na boki, spoko. Okej, to będzie miało zjechać na dół, ale to zchizowałem. Tak, to ma na dół zjechać. To na dole jest, tam jest ciemno, o nie, ja podziękuję. Jest, dostaję peki amunicji, ja bardzo bym to chciał w sumie. Dobra, pociski snajperskie ze skanet. Czekaj tu, bo się zgniecie. Au, au, au. Dobra. Jeżeli coś tu jest, to ja tego nie chcę. Chcę stąd wyjść. Wiecie, bo tak mówiłem, jest creepy. Jest podejrzany. Czemu to jest za środku? Moje OCD. Moje OCD, jak to boli. Jezusie. Zabiomat. O, tu jest fajny sekret. Co to jest? O kurwa! Uderz to! Uderz tym! Uderz tym! Please! Boom! Nice! Ten rękawicę nokautującą. Czy mogę to jeszcze raz odpalić? Tak, mogę to jeszcze raz odpalić. Fajnie. Bum! Będę cały czas uderzać. Jest snajperka. O, jak ja to podejście... O tym właśnie marzyłem. Jak ja to podejście pod górę pamiętam. To jest jeden z najbardziej... jakby to nazwać? Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i pamiętnych widoków w Serious Samie klasycznym. To właśnie podejście do tej Cytadeli. O jejku. No i te pioruny, które rozwalają do tej rzeczy. Co tu mamy? Miotacze ognia. Okej, kukurbito do nas leci. Trochę z daleka, ale do nas leci. Przeżywacie shotguna z takiej odległości bliskiej? Podejrzane. To jest strzelba, przepraszam, nazywajmy rzeczy po imieniu. To jest strzelba. Więc dwójka w rękę i... BUM! Zajebiście, o to chodzi. Serious byłem oczywiście na full, bo jestem zajebisty. Miotaż płomieni. Napalm. Trochę tutaj mamy pancerza, trochę tutaj tego. Pyk. Dobra, zaraz czeka następne. F6, bo ja nie chcę umierać głupio. Ty! Wracaj tu z moim Serious Damage'em! Patałachu! Wracaj tu! Potrzebuję tego actually! Bardzo! Chyba udało się to zebrać. Na raz? Hell yes! Ej, spadła guys! Czemu od tu atakują cleary? Dobra, strzelba. Shotgun wszędzie. Nie, shotgun, może strzelba. Jest teraz się byle, pomocy! Jeszcze jest kolega zielony gdzieś. Żeby mnie nie zaatakowali. Jak jestem... Boże, jak jest... Co tu się dzieje? Dobra. Nie, panowie. Nie dzisiaj. Nie godzę się. Gdzie jest kolega? Tam. Dobra, tyle go było. Serious damage. Okej, ale dostałem wciry. Święty panie, dostałem niezłe wciry. Okej, 14, 228. No my też pominam, tutaj pomoże mi się wydaje w naszej podróży. Takie mam wrażenie. O, znowu piła mechaniczna bez sens. Dlaczego to jest drugi raz piła mechaniczna? Czy Croteam już wtedy przewidywało, że będą, wiecie, podwójne bronie w rękach czy coś? Bo to jest dziwne, chyba że piła po prostu reprezentujesz, słuchaj, będą kukurbito. Przyszykuj się, nie? To jest śmieszne z tymi... zaczął pomienić tutaj. Jeszcze jeden? Nie, okej. Tu jest strzelba, no tu strzelba jest normalnie, my mamy z sekretu tą strzelbę. Trochę żeśmy oszukali, nie ma co, i będą klije. Gdzie to mnie prowadzi? Ja temu nie ufam. Do tego pancerza, tak? Ha! Aha. I knew it, you son of a bitch. I knew it. Coś tu jest? Nie, a wyglądało, coś tu było. Coś tu miało być. To jest... O, co to jest? Złoty krzyż. Dlaczego mi złoty krzyż? Do stania w pierdolu chyba. Dlatego to na pewno. Tajne groby. No nie były aż tak tajne. One zniknęły właśnie, czym się zdaje. Nie, ale to jest creepy! To jest creepy! I don't like this! Jak się znajduje coś tajnego, to jest potem problem! A tu... Boże, ciaki nie przechodzą na tym poziomie! Dlatego chciałem ten poziom nagrać i nie ogrywać go na live, bo on jest specyficzny. Jeden z lepszych poziomów w Serious Samie, jakie powstały kiedykolwiek, jest właśnie ta Cytadela. Bo faktycznie potrafi trzymać w napięciu i to fest. Boże, odpierdolcie się! Tempe klery. Się pojawiają cały czas nowe, to się nie dziwi, że mnie zaatakował. Bo byłem blisko jego spawnu. No i się kolejne zespiły. Tu na przykład jest kolega. Tu jest kolega. I tu jest kolega, dobra. Jeszcze nie koniec. Dobra, z dwóch lecą, okej. Dobra, okej. Przeżyliśmy. Czy coś tu jeszcze będzie? Wiecie co? Bo to jest takie specyficzne... co to jest? Te groby ruszają. Jak jest... O nie! I am so fucking scared. Coś z nich wyjdzie? Skoro się ruszają... Co? TFI? TSI? Że co? AD! What? O co tu chodzi? Użyj. Kim jesteś? Nie, 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 dzięki. Jakaś deska surfingowa. Nie, ja się boję, że jak cię zabiję, to będę miał taki wpierdol, że się nie pozbieram, wiesz? Wiesz co, zabiję cię. Co mi to zrobiło? Coś dobrego? Na pewno nie. A, czyli to nic mi nie daje, tylko ty mnie zranisz w ogóle? A, hej, poczekaj. Co się stanie, jak te wszystkie groby otworzę? Chciałem tylko powiedzieć, że to jest mega creepy, co się dzieje. Ale hej, potrzebujemy te wszystkie groby. Jeśli chodzi o to, że to jest po prostu, że oni występowali w tych grach i teraz są martwi. Może o to chodzi? Że byli w TSI, w TFI i są martwi teraz. Miałoby to sens. Nigdy nie otwierałem tych grobów. Zgadnijcie czemu, bo się kurwa bałem. Chodź do tatusia! Rany Bozia. Tu są jeszcze groby. Patrzmy te groby. No to są ci, okej. Jezus Maria. Wiesz jak zabiję ich wszystkich? Pewnie nic. Nawet punktów z nich nie ma. No dobra, to zetnijmy jeszcze parę drzew. Może coś to da. Sekety w sumie nie bardzo, w sensie nie dały mi nic, o to mi chodzi. Zapiszę sobie grę, jakby co. Pościnajmy trochę tych drzew. I pamiętam jak długi jest ten poziom. Absolutnie szczerze, pewnie tak w miarę, no bo to jest jeden z ostatnich. Lumberjack, nam okej. Dobra, mało drzew zostało nam do ścięcia. Nie powinno zająć długo, także chciałem to właśnie to uskutecznić tutaj. Dobra. Dobra. Pyk. Tam jeszcze dwa drzewka. Gdybym ja wyrzucił jakie, to bym te kamienie rozwalił. Ale chyba mi to niewiele da. No i co, rozwaliłem wszystkie drzewa i nic mi to nie dało. Dobra, wychodzę stąd. Strata mojego czasu. Absolutna. Okej, trochę itemów dostałem. Miło, miło, trzeba przyznać. To ma pasek zdrowia. Ja to mogę zabić. Działo stojące, o kurde. Bo to są na ostatnim poziomie też, z tego co pamiętam. W wielkiej katedrze. Nie mogę się czekać muzyki z katedry. Jezus Maria, będzie najlepsza muzyka świata. To jest najlepsza muzyka świata. Ja tak wam sprzedam ciekawostkę. To nie jest moja ulubiona oczywiście nuta w Serious Samie, jaka jest. Jaka była kiedykolwiek, może tak. Ło Jezus. Bo jest tego do góry, a może im pomoże jakoś. Bo ciężko nie będzie go zabić na pewno. Jak nie mamy broni, to te czerwone biomechy to jak sobie jak mini-bossy, przysięgam. Musimy go snajperką zdjąć, bo w 3 minuty to będzie koło 5 godzin, nie? O! A tak, wybiła północ. Ja muszę zdążyć do sekretu jednego, zanim północ wybije, co pamiętam. Więc to nie zdążyliśmy niestety. O, tak mogę trochę połoić. Na tyle tylko, że mnie nie trafi także. Chyba się pojawiły te małe? Nie. Dawaj, mordo. Włączono nocny mega sekret? A tak, muszę zdążyć, bo jest północ. Ten sekret się włącza i ten sekret się wyłączy niedługo. No i ja tam nie zdążę, nie ma takiej możliwości. Plus nie mam pojęcia, gdzie on jest. Jest to tym bardziej. No w ogóle wybuchło. Aha! Jeśli wytłumaczyć, co się właśnie odjebało? Przesunę mój komputer. Komputerze. Zajebiście. Nie, ja to muszę wczytać. Nie, nie, szybkie wczytanie. O nie. Żeby drzwi zgniotły? Nie, nie, nie. Nie ma takiej możliwości. Czy to samo działa? Bo tu to jedno działo było. Dobra. Jedno rozwalone, to z drugiej strony powinno być drugie w takim razie. Ja się nie dam. Zostałem rozwalony na absolutne kawałki. Mi się to bardzo nie podobało. Coś komplo. No on spłonął, jak miło. Jest tutaj gdzieś to drugie działo, czy nie? Interesujące to jest bardzo, powiem wam szczerze. Bo co, ja zostałem wyjaśniony. Mi się to średnio podoba, że zostałem wyjaśniony. No i chyba teraz go nie znajdę. Bo się pojawia potem, tak mi się wydaje. Wszystkie? Tak, mogę się teraz tym zająć, okej. Nie wiem, co mnie zabiło, nie mam zielonego pojęcia, ale chyba to działa, no bo musiałem dostać kulą, prawda? Aczkolwiek nie jestem przekonany, no wybiła północ. Albo nie mogę być o północy gdzieś, to bo była też przerąbana w sumie koncepcja. Nie pamiętam właśnie, czy ten sekret może... Tam coś wybuchło, stop, 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 tam coś... Już mnie nawalają, te działa. Stamtąd gdzieś to by nawala. Gdzie to jest? Tam u góry jest skurwiel. I on mnie wcześniej zabił. Połączono nosy mega sekret, oczywiście. Trzeba go rozwalić, bo on mnie rozwali. Opa, rozwalony. Teraz ciebie. No i koniec? Są jeszcze jakieś działa? Nie wiem, nie widzę. Chyba nie, chyba mogę przejść. Czemu to lewituje? Na swoją drogą. Czy więcej typów mechanoidów i nie mam broni na nich? Znaczy na małe mam. Skrytaż płomieni. Jest bardzo skuteczny na biomechanoidy małe, to bym pomyślał. To jest sekret chyba jakiś gdzieś, jak pamiętam. Czemu to nie oświetla? W wersji tej odświeżonej to oświetla normalnie. I wyłączono nosy mega sekret. Miałem bardzo mało czasu, żeby tam dojść. No i to spędziłem większość tego czasu na cmentarzu, także... Rocket Roll, Boże sam! Dlaczego? Dlaczego ten polski dubbing? Pewnie w angielskim było tak samo, ale to jest bardzo słaby żart. Tak ultra słaby żart. No cóż. A tamte czasy pewnie było śmieszne. Oczywiście czarną skaczącą roślinę. Ej, dlaczego, za co? Kolejna skacząca roślina. Co oni mają ze skaczącymi roślinami, ja się pytam. Dyskryminacja, jeśli chodzi o rośliny. Rośliny powinny być normalne, a nie skaczące. Po co? A jeżeli roślina nie skacze, to jest gorsza? Tak? To chcesz powiedzieć Serious Samie, tak? To chcesz Serious Samie powiedzieć? Jest gorsza ta roślina, jeżeli nie skacze? Boże, wziąłem tą rakietnicę, nie chciałem. Fucking hell. Podpal, żeż go! Dziękuję. Okej. Cisza i spokój. Tylko spokój nas uratuje. Test. Żartowałem. Czy ja mogę rozwalić ten kamień? Mogę te kamienie rozwalać. Czyli pewnie jakbym się wrócił, to gdzieś pod którymś kamieniem byłby sekret, także... Hej, nie chcę mi się po niego wracać, nie chcę mi się po niego iść. O kurwa mać! Kurwa mać! Dobra, jakoś przeżyliśmy. Jak? Nie wiem, ale nam się udało. Piekło nam się. Okej, nie umrzeć, to jest bardzo ważna rzecz, żeby nie umrzeć. Tam będzie walka i to stulecia, bo widzę już plecak. Mi się to bardzo nie podoba. Czekam sekret, bo chyba przy ścianie gdzieś był jakiś sekret schowany, aczkolwiek nie jestem przekonany, nie pamiętam dokładnie. No świetnie, ile byków leci. Boki. Byczki rozwalone. Możemy się teraz rozejrzeć. Teraz na chwilę, żeby się rozejrzeć. Miejmy nadzieję. Nie, jednak nie. Przez tył kurbito leci. Dobra. Chwila oddechu, guys. Please. Chwila oddechu. Czy to jest naciskowe? Nie, wyglądały naciskowe z daleka. Ojej. Drzewa oczywiście. Rozwalamy. Dobra, nic ich nie wynikło. Te działa muszę uważać, bo to będzie dramat, jeżeli mi kolejny trafi. Kolejny poziom będzie bardzo... Oh, fuck you guys. Będzie bardzo fajny. Aż się nie mogę doczekać, wiecie? Typie, leave me the fuck alone. Okej. Nic tu nie było, a nic tu wyskoczyli. Bardzo niemiłe to było. Absolutnie to było niemiłe. Życzko plus 10 jest bardzo ważna aktualnie. Żebyśmy mieli full zdrowia, żebyśmy byli przygotowani na wszystko. Tam u góry coś może być. Tam z tyłu, tam. No ale powątpiłam trochę. Weźmy to. Zmierzmy się z nimi. Tam jest działo u góry. I don't like this. Trzeba je zestrzelić. Ile to przyjmuje na siebie? Kurde. Dookoła biegają, mają mnie w dupie? Nie? Już nie! Miały, ale już nie mają. Już myślałem, że trafię skoczka, żebym się zdenerwował. Dobra, udało się rozwalić tą. O, super, zwaliłem skoczki, wyleciały kolejne byki. Jezus! A, nie tego... było najlepiej trafić, ale tego trafiłem, więc... Jeszcze biegachanoj się pojawił? Nie myślałem, taki był dźwięk. A może się pojawił gdzieś, a go nie widzę. Jezus Maria, ile byków. Teraz się pojawił Serious Damage, który mi oczywiście spierdala. Muszę sobie poradzić tymi. Tą snajperką w sensie, kurde, nie trafiłem go, zmarnowałem jeden pocisk. Muszę na to właśnie, muszę na to uważać. Niezmiernie muszę na to uważać. Chyba udało się, dobra. Chodź tu, skurwysynie! Jezus, chodź tu! Jesteś ultra ważny! Chodź tu! Dobra, udało się. I zabrałem tamtego, już mam kolejny. No grubo. Dobra, złapany. Jakby co. Ale jest ten demon, to nie jest działo, to jest demon! Ty to nawet gorzej! Padł na strzał. To też padł na strzał, okej. Fuck me! Jaki tu jest dym? O ja bo... Już tam czekają na mnie. Ja sobie wezmę Serious Damage, żeby wejść i sobie ci rozpierdolę po prostu. Absolutny. Tyle go było. Dobra, tu jest pancerz, on jest bardzo podejrzany, więc lepiej go jeszcze nie brać. Takie mam wrażenie. Dobra. No tu jest, to było za mało, coś tu jeszcze musi być. Albo i nie? Mało strasznych przeciwników. I like it. Serious Damage się kończy. Ja myślę, że będzie większa jadka. O, jest! Budka telefoniczna po raz trzeci. Amunicję. No i tę budkę telefoniczną. Let's go! Trzecia rozmowa. Halo? Czy to sam? Tak, to tam? To ja, sam z drugiej części. Wiedziałem, że zadzwonisz. Mental jest już niedaleko. Kopię mu tyłek. Hej, a możesz mi powiedzieć, co mnie czeka? Słuchaj, zajęty jestem. Możesz zadzwonić później. Cholera, życzę mu szczęścia. Znaczy, życzę sobie szczęścia. Nieważne. Jestem ciekaw, bo ja pytałem. Ten aktualnie z drugiej części. Co mnie czeka potem, czyli ten sam, z którym rozmawiałem, to powinien, musi być już później. A my nie wiemy, co było później. Później nie wiemy, co było, to był Serious Sam 2. I my dalej czekamy na proper sequel od Croteam, bo na razie robią prequele po to, żeby wyjaśnić historię. A jeszcze bardziej, kurwa, komplikują, dodając wiecie, różne teraźniejszości, w sensie różne wymiary, tak? Co mnie zaatakowało? Aha. To jak strzelę w beczkę. Nic jak strzelę w beczkę. Coś mi mówił, strzelaj w beczki. Więc chciałem strzelać w beczki. Już kolego? Tu mamy kolejne... Tu mamy beczkę właśnie. Nic w tych beczkach nie ma. Au. Nic w nich nie ma. W tych beczułkach. O kurde, wiem, mówicie tak słowo, panowie, ale... O, to nie wygląda na słabe pomieszczenie. To wygląda na całkiem potężne pomieszczenie. Kurwa, jego mać. Tego się obecał śmiesznie. O nie, kolejny. Odejdź. Ty też. Masz chłopę mnie denerwują. Powstaje. Ledwo się obecasz w moim kierunku. A ty chcesz mnie gonić. Oj, kolego. Tak, a Kimbo na tych. Na skoczkach bagiennych. Dobra, zostało jeszcze... Nie wiem, w której zostało, bo to czas się respią, więc... A przychodzą stamtąd w każdym bądź razie, więc... Tam będziemy do ich respa strzelać. Czyli najlepsze. Przekonam cela z tej, ze strzelby. Takie jaja. Dobra. Chodźmy tu. O, w mordę. Dobra. Na spokojnie i powoli. O, są kolejne, które strzelają niedobre rzeczy. Mhm. O, coś było tutaj właśnie z tym sekretem, właśnie z tym, co tutaj się obraca. Chyba tutaj był ten sekret, ten, nie, to nie był Midnight Secret, ale był taki sekret, który po prostu trzeba było wejść na to i gdzieś przeskoczyć, czy to się skipuje jakoś ten? Tutaj grę czy miejsce? Nie pamiętam, jakoś tak to było. Aczkolwiek nie jestem przekonany dokładnie jak to było, o w mordę. And you are fucked! Co, nie zabiło go? To było dziwne akurat. Bardzo to było dziwne. Chcę zrobić dobry zapis, ale to sobie cały czas mnie atakują. Zagnoję. Ktoś jeszcze jest w ogóle? Pewnie tak. Oczywiście, że są. Jeszcze są. Dzionie, za mną. Jeszcze? Nie, chyba nie. Dobra. F6. Zapiszmy sobie grę. Super. Gratulacje, Mati. Zapisałeś grę. Niesamowite. Nie, tym chyba trzeba się normalnie przedostać. Ja coś pamiętam, że było coś z tymi sekretami, ale kurna... Nie pamiętam. Dokładnie. I to mnie boli właśnie. To mnie bardzo boli. Nie, chyba w żadnej beczce nie ma nic. Oprócz tych, oprócz tej, którą strzelałem w Siberian Mayhem. Jeden ukryty właśnie level retro Siberian Mayhem jest właśnie z tego poziomu. O, analizuj, co ja mam tu analizować? A nie wzera, jeszcze musisz znaleźć jakiś sposób dostać się do tego szybu wentylacyjnego na górze. No pewnie muszę przepłynąć dołem, nie? O, tu jest sekret chyba tylko. Czy nie jestem przekonany? Tu coś jest? O, tu jest sekret. No, co szybki. Nie ma tu ryb? I am shocked. I'm actually shocked. No dobra, no trzeba wyjść górą, bo chyba nie ma drogi na górę. Już nie wiem, czy jest droga na górę, chyba nie. Czemu użyję Trixa, to są te same guziki? To jest głupie. Bo to denerwuje, jeżeli chcę coś kliknąć, a nagle nam się Netrixa odpala. Nie, kurczę, chyba nic nie ma. No i chyba nie pozostaje nam nic innego, jak tylko spróbować tu kurwa wskoczyć. Udało się nawet. Ej, nie, nie zabijaj mnie z powrotem. Dzięki, nie. Thank you. Next. Dobra. Au, dostałem obrażenia od upadku, really? Ktoś biegnie atakować wszyscy, dobrze rozumiem. Wszyscy mnie chcą atakować. Au, au, chcę przejść, dziękuję. Nie trafiłem. Dobra, teraz trafiłem. No, jak on się obrócił, to było tak chamskie, ja miałem tego uniknąć. Czasami ta gra jest demon, cześć. Czasami ta gra jest bardzo, bardzo nie okej względem wielu kwestii. A jak to Serious Sam często, niestety. A właśnie tylko, ja zauważyłem to tylko na wersjach klasycznych, że no to oni nie działają tak jak powinni, że to jest zbyt podkręcone, że oni faktycznie skręcają w naszym kierunku. Nie mówią już o bykach, którzy potrafią cyrkulować po prostu dookoła nas. W tym miejscu, gdzie my jesteśmy aktualnie, i to jest dramat. Patrz, te jakie też żeby go rozwalić. Okej, zapamiętać to trzeba. Gdzie jest arachnoid? Gdzie on się kryje? Tam. A tu się kryje kolega czerwony. Tego bardzo nie lubimy. A jeszcze jeden się kryje, okej. Po lewej jeszcze jeden, za nami raczej. Marnuję tą snajperkę, bo nie trafiam w moje cele. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Coś tu będzie? Arachnoid. Schowany. Okej. Coś tu jeszcze będzie na pewno. Teraz trzeba znaleźć. Wiem, że są sekety gdzieś, ja to wiem. I tu jest chyba clear schowany. Tak. Tego było słychać. Oho, już się boję. A, nic nie stało mi, zajebiście. Co tu jeszcze jest? Poza tym Midnight Seekerem to chyba nie wiem, czy coś pominąłem. Potem Midnight Seeker trzeba raszować, żeby go dostać. Jeżeli pamiętam dobrze, oczywiście mogę się mylić, skorygujcie mnie w komentarzach, byłoby mi bardzo biło. Jeżeli już tego nie zrobiliście, a pewnie nie zrobiliście, oho, już się boję. Nic się nie stało, ale jaja. No dobra, chyba że tak. Ja oczekiwałem tutaj naprawdę jakiejś jaski, jeżeli będę chodził tak dookoła i patrzył w ogóle za rzeczami. To się okazuje, że tu kurwa nic nie ma. Aż dziwnie, naprawdę, aż dziwnie. Szczerze. Tu będzie niemiło. Wejście do zamku. Nie możemy dostać się do zamku, dopóki most jest podniesiony. Most zwodzony, he? Trzeba to ogarnąć. O kurde. Na sam stać, serio? Padnienie. Teraz padł. Zabiłem do tego, pojawi się ten. No dobrze. Kukurbito też się pojawiają kolejnie. Ale traf, Mati, proszę cię. Jeszcze clear z tyłu, no super. Te czerwona kula może mi z tymi kliami pomóc, więc ogólnie pomóc. No bez pomocy kliów jest z tyłu niestety, więc muszę wziąć widok taki, bo będę zapewne będę gówno widział. Tu jest świetlność. Ej, let's go! No teraz możemy się bić. Tylko ona jest krótka niestety. On przeżywa rakietę? Serio? Aż taki kozak on jest? Chyba 5 poleciało rakiety, powinno go zabić. Okej, most zwrócony jest opuszczony. Kolejny przyleciał. Okej. Nie było tak źle, myślałem, że będzie. To drzewo wygląda bardzo podejrzanie, aby blokowało mi tylko do czegoś ważnego. Sprawdźmy, czy mam rację. Jak najbardziej mam rację. Ukryty pancerz, byczysz. Czy tu jest skrót dla speedrunnerów? Ej, patrzymy to. Czy tutaj speedrunnerzy, w sensie osoby mądre mogą przejść tędy? Nie, nie mogą. A było kuźwa blisko, żeby tu można było przejść. O to mi chodzi, to chciałem powiedzieć. To jest spoko, kozak. Ciekawe, co się pojawi, jak zrobiłem taki ultra, super, uper, duper, kuper pancerz. Powinni, no ale nikt się nie pojawia, także... To nie nasza broszka! Dobra? Nie, nic tu nie ma, kurwa. Pustym poziom. Strasznie. Jeden z fajniejszych, naprawdę z fajniejszych, jeden z takich innych, jak już to mówiłem. Czuć ten vibe taki, że jest grubo. Znaczy tak, taki vibe czuć, że jest grubo. Co tu mamy? Wnętrze zamku, dobra, bo to właśnie do zamku. Księga młodości jest w najwyższej komnacie, zaś my, tak jak chyba się domyślasz, Znajdujemy się w najmniejszej części samczyska. Kawał drugi na górę, jak ktoś musi się tym zająć, a ten ktoś to będziesz ty. Tym kimś będziesz ty, było lepiej sformułowane, ale hej, ja robiłem spolszczenie. Cześć. To paskudni tak w sumie. To chyba wszędzie rozstawieni, bo ich wszędzie słyszę. Tu ich nie ma. Tu jest kolega na przykład. Na pewno chyba też. To jest komandor, okej. Komandor! Mogę wszyscy na dwa strzały podają, co się dzieje? Myślałem, że to jest dźwignia, tak wyglądała. Ja słyszę cleara. If it wasn't clear, I don't like clears. At all. Fuck off, brother. O Jezus! Z ciemności wyleciały. A patrzyłem tam i nie widziałem nikogo. Kurde, ta gra mnie po prostu denerwuje. Tyle czasami. Wiesz, że to akurat to, ale ta gra tak typowo. No tak, tu było pomieszczenie, to można oświetlić. I nie widziałem tych clearów tutaj. Temit. O Boże, skoczyłem tu! Zajebiście, że nie doleciałem tam. Wpierdolą mnie teraz ryby. Już je słyszę. Już je słyszę. Uciekam. Okej, nie ma ryb. Jest dobrze. To tylko jedna? Niemożliwością to jest. Tacie się jak spieprzam. Naja. Miałem wylądować na środku, a nie wylądowałem w efekcie. Musiałem pójść tu. Ale jazda, no dobra. Nie wiem, czy pomijam w wodzie jakieś sekrety, but I don't care. I love it. I don't care. I'm out! Świniak mi bije od tyłu. Jak to by nie trafiło? No come on, man. No to za świniak, chciałem go zabić. Teraz go nie zabiję tak łatwo. O kukurbi to tutaj nie! Typie! O idź stąd! Ja cię nie lubię. Pamiętaj go w takich miejscach, gdzie się go po prostu uniknąć nie da w żaden sposób. Plecak. Au. Okej. Au. Oho, a co tu się dzieje? Okej, bardzo nieprzyjemny tutaj jest. Zabijał mat znowu. Świetnie! Wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik! O super, jest znowu skoczki bagienne. Nie wiem, czy to jest dodatkowa atrakcja tutaj, ale zabijał, a tutaj da się uniknąć. W sensie, I mean, jeżeli robicie komorę, żeby zabić kogoś, to wydaje mi się, że ma kogoś zabić tak żeby nie mógł się ratować, nie? Ale hej, co ja tam wiem? Jestem tylko youtuberem, prawda? Zagincie wszyscy po kolei. Idźcie ode mnie stąd. Ale ten zabijamat nie spełnia swojej funkcji, bo dalej żyje. Ale hej, może spełni swoją funkcję jakoś później. Tylko tych kliów nie zabija niestety. A powinno chyba zabijać, tylko to jest zabijomat, tak? Ja może się mylę. Ten patrz jeszcze było... O, i teraz mnie zabił. O, i teraz nawet klija zabił, wow! Ale przed chwilą to nie zabiła żadnego klija. A, bez obrażeń byłoby spoko. No dobra, to w takim razie... Skoro tak, to ja bym tutaj wziął miotacz płomieni. On się bardzo tutaj przyda, mam full amunicji do niego. Let's go! Pobawmy się trochę. Miotaczem płomieni tutaj aż tak dużo nie ma. Więc wydaje mi się, że to będzie bardzo racjonalny wybór, żeby tutaj go użyć. Mogę się oczywiście mylić, ale hej. Może chociaż raz się nie mylę. Wiem, że ich dużo nie ma, ale trochę ich leci. Zdrowie z zdrowiem, zdrowie mamy na środku. Jak na złość. Mamy je na środku. Szybko padają, to jest najważniejsze. Dobrze? No i potrafimy od nich nie dostać obrażeń, to jest chyba najważniejsze. I te krzyki w ogóle w tym soundtracku, fucking hell. Jezus, serio? Żartujecie sobie? To jest żart taki bardzo nieśmieszny, tak? O super, kurwa mać. A mogę to porozwalać, aha, no to już w ogóle bajka. W takim razie. Ja myślę, że nie mogę tego rozwalić w żaden sposób, a to się okazuje, że mogę wszystko porozwalać. Nawet te filary mogę rozwalić. Dobra, git. Gdzie jest ten demon? Za tą ścianą? Ale ryk. Holy god damn. Nie? Gdzie on jest? No, potworny jest to ryk, serio. Ja pozwalam te filary wszystkie, jestem... A nie mogę nawet. Może tu u góry muszę strzelić, ale mogę jednak. Bo trzeba w niej 2 razy strzelić. No i co? Nic się nie stało, zwaliłem wszystko. Nothing happened. Okej. Niewiadoma funkcja przełącznika, co? Niedobrze. Co tam w ogóle jest? Tam jest jakaś platforma? Nie. Tu się w ogóle dostać? Da się, o hello. Co tu w ogóle się będzie działo? Halo? A, pewnie to mi odpali, zakładam. Miało, to by robiło sens. Tak. To robi dużo sensu, actually. Analizowanie. O, określonej funkcji. Oj, humor. O Boże, mi się ciało grę. Ale będzie ta pierdalanka, coś czuję. O, let's go. W takim razie. Mamy dużo amunicji. O, twórcy gry, hello. Dziwne malowidło. Takie dziwaczne stare malowidło wygląda na to, że właściciel zamku nie był wielkim amatorem prawdziwej sztuki. Mogę przez ten obraz wejść? Czy coś? Mogę go rozwalić? Nie, niezniszczalny jest to obraz. No i dobrze. Dzięki, Croteam. Uwielbiam was. Jebo! Kurwa mać! Co tu się odpierdala? Zdychajcie wszyscy! Czy to jest to miejsce, gdzie ten... Siberian Mayhem? To jest to miejsce! To jest to miejsce! Tu jest sekret! To wiem, Siberian Mayhem! Ale to jest dziwne! No i koniec. I know, że to nie koniec. Nie wiem, czy tam jest koniec poziomu, czy nie. Nie pamiętam. I actually don't remember. A to mi daje prosto pancerza, więc tego jeszcze nie chcę używać. Tam jest świniok dalej, ale chyba będę musiał. Dobra, weźmy to. Że nie umrzemy. I'm out! Ale jeszcze świniak był, nie mam pojęcia gdzie. A jest koniec tego poziomu. Jakąś książkę znaleźliśmy, nie wiem co to jest za książka. Przepraszam, że nie wiem. Pewnie mówiła o tym Netflixa, ale no po prostu nie wiem. Się zdarza. Hello. Bonus czasowy 0. Szotowane za 40. Twój czas 40-24. No staję, 24 sekundy się spóźniłem. Damn it. Ziemia przeklętych i ta nuta będzie. Ciekawa mądrości to była. Ale zimno. Sutki mam jak gumki na ołówkach. Jest! Man, it's cold! And my nipples are like pencil erasers! Hell yes! Okej, panie i panowie, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się na litości, to był kolejny odcinek Serious Sama. Do następnego! Trzymajcie się! Pa, pa!